4. Nie poddawaj się! Wygraj dla nas mecz. Dzień dobry. Ja już się poddałem. Po fascynującej 22. kolejce Ekstraklasy, 1/8 finału Pucharu Polski 1000 drużyn. I tak, dzień dobry, Marek. 3 mecze, w tym 1 dogrywka, 0 goli. Pozdrawiam. I 0 tytuli w tym sezonie. Nie no, mamy jeszcze Rumak finały. Przegrał swój pierwszy finał. Ale zanim o pierwszym finale przegranym przez Mariusza Rumaka i jego korpo gadkę, musimy przebrnąć przez kącik newsowy, na który zapraszasz ty, ale ja wywołuję planszę. A ty już po planszy. Tak. Myślałem, że powiesz, że na kącik nie składa się nic. I to był właśnie kącik newsowy. Nie no, czekaj, coś tam mam. Salamon był w 11 kolejki. Gratulujemy i życzymy wysokich wygranych. I mamy rocznicę. Czego? Dzisiaj, jak nagrywamy. A nagrywamy kiedy? We wtorek? Dzisiaj. We wtorek. Jeszcze we wtorek, ale to niewiele czasu. Zbliżamy się do północy. Jak to powiedział pan komentator, to o 22 już jesteśmy blisko północy. Dokładnie. Mamy rocznicę nagrody Puszkasza dla naszego piłkarza Warty Poznań Amfutbolu. Cieszę się, że nie powiedziałeś tego okrutnego dowcipu. Nie, bo za bardzo go szanuję. Dobrze. I to tyle w kąciku newsowym? Dwa newsy? Nie. Jest okay. Jeden news backowy i no. Myślę, że nasza publiczność o tym nie wie. Bo program jest nagrywany z publicznością na żywo w studiu. Otóż będzie mecz, to wam powiem, będzie mecz Warty z Krakowią na stadionie Krakowi. I Krakowia zrobiła takie jubileuszowe bilety, takie ładne retro. I wszystko byłoby gicio. Oprócz tego, że pojebali herb Warty Poznań i dali złe kolory w herbie. Dali zamiast więcej białego, a mniej zielonego, to dali więcej odwrotnie. Zielonego. I Warta ich spostowała na Facebooku, że wszystko spoko, ale nasz herb wygląda tak i wkleili wielkie logo Warty Poznań nowe. Good job. Dobra robota. I to tyle z newsów. Dobra, słuchaj, ja mam dla ciebie propozycję, bo chciałem zacząć od Ekstraklasy, ale nie wiedziałem, że taka bieda nas będzie czekała w Pucharze Polski, więc zaczniemy sobie od biedy w Pucharze Polski. Dobrze. A potem przemkniemy przez Ekstraklasę i mam w rzeczach ogólnych dwie pozycje, potem zapowiedzi i tabelkę. To ja mam trzy w ogólnych, może się pokrywają, bo tego nie wiemy. Nie, to będzie nasza słodka tajemnica. Zapraszam cię na 1/8 finału Pucharu 1000 drużyn, Lech Poznań. 70. Puchar Polski, jubileuszowy. Jubileuszowo Polsat położył Lachę jak zwykle na Puchar Polski. Zapraszam. Ale Warta już nie gra, więc jak my na Lech Poznań, Pogoń, Szczecin. I jaki to był mecz? Jak się bawiłeś? O, no źle. No, dlaczego? Bo to było gówno. Ale w wykonaniu kogo? No, Pogoni, która a trochę mniej grała. Lecha, ale przegrał. No, Lech grał, miał piłkę. Nie, poczekaj. Lech przemieszczał się po boisku. O, Lech się przemieszczał. Stwarzał sobie jakieś tam sytuacje. Sytuacyjki. Zalążki czegoś, co można nazwać sytuacją, ale gówno z tego wychodziło. Bo najlepszą sytuację w meczu miał kto? No powiedz. No jedyny niepowtarzalny Kamil Grosicki. Nie, najlepszą to w ogóle miał nasz bramkarz, pan Felipe Bednarek, kiedy w przedostatniej minucie pozwolił sobie wjebać bramkę. Ale czy to jego wina? A czyja? Mariusza Rumaka? Wszystko jest winą Mariusza Rumaka. Oczywiście, że tak. Mariusz Rumak przegrał swój pierwszy z 18 finałów. Przypominam, że wygrał 2... Zremisował 1, dobrze liczę? Tak. I przejebał ten najważniejszy finał w tej chwili. Dlaczego najważniejszy? Ty nie masz punktów. No ale... Zależy, wiesz. Waga. Puchar Polski czy wolisz mistrza? Wolę cokolwiek, a z Mariuszem Rumakiem to będzie... O, figa. O, z Makiem. Nieprawda. Dlaczego? Znaczy prawda, ale czymś trzeba żyć w tym sezonie, oprócz spadkiem Warty. Ten mecz to było... Kupsko straszne. Nudny i był okrutnie. Nie działo się nic, co by mogło porwać. Marchewa na szpicy, Szymczak na szpicy, Welde na wszędzie i tyle. I Chotic, który ciągle biegł i teraz wrzucę. I nasze może wrzucę. 1,8 miliona dalej nie gra nic. No nie, no nawet wiatru nie robi. Nawet radaru nie można włączyć. Nasz perski książę miał być game changerem tego meczu, a się okazało, że... Gay changerem. Tak.
Właśnie tym. Syf, jak chuj, odpadliśmy z Pogonią, która prawdopodobnie w końcu coś wygra, bo jak nie teraz, to już nigdy nic nie wygrają. Nie wygrają. Piast wygra, nie? Nie. Wisła. Ja mam nadzieję, że wygra teraz albo Wisła, albo Widzew. Chciałbym, żeby wygrała Wisła Kraków. I żeby grali w eliminacjach pucharów w przyszłym sezonie. Będąc nadal w pierwszej lidze, to by była oczywiście, że tak. To by była esencja ekstraklasy. Ja pierdolę. Umęczył mnie ten mecz. Wiem, życie odechciało po tym meczu. A czy nasza publika... Pierdolenie Mariusza Rumaka też nie pomogło. Jestem ciekaw, co on ma teraz do powiedzenia na konferencji prasowej. O Jezus, to co zawsze. Robimy swoje, nie przejmujemy się, mamy jeszcze ligę. Ja wychodzę z założenia, że najważniejsi są ludzie. I skupiamy się na zawodnikach, żeby był progres. Po tym meczu widziałem kilka dobrych punktów, no. Ale też defensywa czasami zawodziła. Albo nie, inaczej. Defensywa była dobra, oprócz jednej sytuacji Grosickiego i sytuacji bramkowej, a tak dominowaliśmy. Tylko brakowało ostatniego szlifu, a pracujemy nad nimi na treningach. Nasza grupa jest stała, zjednoczona i będziemy dalej walczyć o wszystkie możliwe cele. To ci powiem. Nawet mi się odechciało tej konferencji teraz. No w sensie, i się cieszę, że po dwóch miesiącach ci się odechciało. Znaczy odpalę to z ciekawości, żeby było jasne. I się zdenerwujesz. Tak. A publika wie, po ile były bilety na Lecha? No liczmy nawet 5 dyszek. I wyobraź sobie wydać 100 zł i pójść na Lecha w przeciągu 4 dni, tak? No. Dwa razy. Tak. I na zobaczyć... 0-0. Tych ludzi szkoda na stadionie, no. Trochę nie. Dlaczego? Sami sobie to zrobili. No, może ktoś w prezencie dostał. A to chyba nie. Może ktoś był pewien, że Pogoń to jest jednak do jebnięcia. No. Bo Pogoń jest do jebnięcia. Jak najbardziej, tylko ona jest teraz na fali wznoszącej. Tak, mimo, że Szczecin nie leży nad morzem. Ja wiem i Grosicki do kadry. Grosicki to nam euro da, ja wiem wszystko. No, za 5 lat dalej będziemy grali Grosickim w kadrze. Ale przyjdzie kadra, to będziemy hejtować Grosickiego. W tym sezonie odpadliśmy już tak. Z Trnawą. Z Trnawą. Z Pogonią. Z Pogonią. No i za Johna... To miłe, że nas nie wyjebał Śląsk Wrocław, nie? Chociaż pasa nieprzegranych meczów ze Śląskiem Wrocław nadal trwa. Znaczy niewygranych meczów ze Śląskiem Wrocław nadal trwa. No. Ale Śląsk jest potężny. Tak. No, więc odpadliśmy już z dwóch rozgrywek, w których można było coś ugrać. A to kadra na trzy fronty. A to kadra na trzy fronty. A w lidze, jak będziemy wyglądali tak jak w Pucharze, to nie widzę tej kadry. A, Szymczak jest zajechany. Jak koń po westernie. Jest w 100, to była 118 minuta? Tak. Przed golem jeszcze? Przepychał się z typem na końcu pola Nie miał siły. Nie miał siły stać z typem. A to oznacza, że jeżeli mu się coś stało albo jest tak zajechany, nie ma nominalnego napastnika, bo po co kupić, skoro jest kurwa z obieg? No ale mamy dwóch napastników. Iszaka, który coś się znowu zrobił. I Sobiecha, który coś sobie zrobił. I Szymczak, który u Johna nominalnie grał na skrzydle, czyli był awaryjnym napastnikiem, czyli tak czy siak był potrzebny jakiś tam pseudo młody napastnik. Ja w ogóle czekam na informację z klubu, czy Szymczak i jego prawa stopa jest w jednym kawałku. Bo on okrutnie se tam wygiął tę girę. A to prawda akurat. No ale to co? Warcianka? To wtedy przerzucimy Bartka z obrony na szpicę, bo jest wysoki. A, właśnie, bo widzowie, i to nasi widzowie w studiu i na YouTubie, może nie wiecie, ale był sprytny plan. Naszym napastnikiem na ostatnie 10 minut był Bartosz. Salamon. Jechał tam na szpicy ostro. Poważnie. Sebastian, nie patrz tak na mnie, naprawdę tak to wyglądało. Tak było, nie zmyślam. Genialna myśl taktyczna Mariusza Rumaka. Zamienił stryjek siekierkę na kijek. Mieliśmy Johna i to jest to, co sobie powtórzyliśmy przed nagraniem. Trochę chcieliśmy zwolnienia Johna, bardzo. Bo położył lachę na robotę, ale nikt kurwa się nie spodziewał, że wcisnął tam Rumaka. A to zrobili. Wkurwiony jestem po tym meczu. Ja mam w dupie. Wiesz, co jeszcze było w dupie? Co? Chęć Lecha, żeby wygrać ze Śląskiem Wrocław i zostawmy już ten gówno Puchar Polski, który nic nie ma i nic nie jest warty, to jest Puchar Pocieszenia. A nie jedziemy do Warty, tak przypleciemy? A chcesz się przepleść? Tak. To będą szybkie sementy dzisiaj. Dobrze, to zapraszam cię na porywającą. Fantastyczne. Niesamowitą. Zacięty. Do ostatniej chwili na poziomie XG 16 tysięcy. Nie, poczekaj. 0,16 do 0,21? Tak jest. Albo 0,27. Marta z Radomiaczkiem. Plansza. Do,
Dobrze, to warcinkę robimy tak, jak mówiliśmy. Tak, proszę, zrób warcinkę. Ale poczekaj, to wiesz co, zanim ci opowiem, to chcę tylko opowiedzieć, że zrobiłem sobie weekend z ekstraklasą. Ja wiem, kurwa, wybrałem najgorszą z możliwych kolejek na weekend z ekstraklasą, ale tak się złożyło, że miałem okazję sobie pooglądać wszystkie spotkania, poza spotkaniem Lecha Poznań ze Śląskiem i Warty z Radomiakiem. A tak widziałem wszystko, jeszcze wcisnąłem w to PSG i wcisnąłem Real. W to Real. I wszędzie był syf. To prawda. I zamiast oglądać Wartę, poszedłem na tenisa z nadzieją, że jak skończę grać w tego tenisa, to jeszcze sobie końcówkę emocjonującą obejrzę. Jakież było moje zdziwienie, gdzie trening był chujowy, bo naprawdę nie szło. I mecz też był chujowy, bo pozwoliłem sobie obejrzeć bardzo obszerny skrót. A to już z Warcinką będziemy. Proszę, Warcinkę. Rafał Wolski w 8 minucie miał poprzeczkę. Tak. Grzesik. Tak. Piękna historia z Wartą. No. Też postanowił nam zagrozić w 27 minucie, ale w sam środeczek grobelny spokojnie wyciągnął. Dobre. Później znowuż Rafał Wolski z wolnego obok bramki. Tak. W 32 minucie. A Rafał Wolski to w ogóle gwiazda Fiorentiny, prawda? Dzisiaj ktoś mi uświadomił. Potężny. No. Potężny w Radomiu. Ale Radomiak, patrz, Tottenham, Fiorentina. Oni nie mają prawa czegokolwiek wygrać. Co prawda bez lekarza. I ze stadionem zjebanym, bo nie widać żadnej trybuny. Ale działa. Ale działa. I najlepsza sytuacja Warty miała miejsce w 70 minucie. Aha. Żurawski uderzył obok bramki. Dobrze. Uważasz, że to dobrze? Taki jest futbol, taka jest piłka. I Okoniewski miał najlepszą sytuację w 78 minucie. Był sam na sam, ale za dużo to nie dało. Mhm. Nie wiem, czy nie widać teraz psa. Na pewno widać teraz psa. Zostaw psa, no niech se siedzi. I co? I to tyle? Tak, Lech. Lech. Wspaniałe wydarzenie. Czołówka gubi punkty. Lech ma szansę wskoczyć na fotel lidera. Mariusz Rumak ma swój finał do rozegrania. I kurwa, Lech musiał to wygrać. Miał okazję. Był metr przed fotelem lidera, po czym postanowił się zesrać na 0-0. Ze Śląskiem Wrocław, z którym nie wygraliśmy od 4 spotkań. Który nas po raz 5 ujebał. Nacharał nam w mordę. Ale teraz przynajmniej nie przegraliśmy, czyli nie ujebał nas aż tak bardzo. Tak. I Śląsk nie jest w strefie spadkowej, tylko jest liderem, więc to ujebanie aż tak nie boli. No, fascynująca teoria. Pozwól, że się w nią zanurzę. Mieliśmy wszystkie jak karty. Jak ty się domyjesz z tego gówna? Nie domyję. Ja będę z siebie to ścierał jeszcze do piątku, czy tam. Tak, do piątku, bo w piątek wracają poznańskie drużyny. Warta z Krakowią. Chciałem nawet pójść na ten mecz. Tak ci zacznę. Ja mówię, bym nie chciał. Zaufam. Mariusz Rumak nie przekonuje mnie swoją motywacyjną gadką i tym, że się naczytał książek o Żabach i teraz na siłę próbuje tym wszystkich zainteresować. Mówię, pójdę na ten mecz, obejrzę sobie ten mecz. I szczęście, że moja żona postanowiła pójść na imprezę i musiałem zostać w domu. Szczęście. Szczęście, bo nie zmarłeś, czy szczęście, bo nie wydałeś nie wiem ile pieniędzy? Dokładnie to drugie. To by było, powiedzmy, że bilet kosztował 5 dych. Wiesz, co można by było zrobić z tymi 5 dychami, o żeby Jezus, efekt był lepszy? Bardzo ja ci dużo. Powiem, wziął się tak w garść, nawet nie drobnioki, tylko papierki, takie chwycić, kurwa, aż knykcie będą białe, pójść do kibla, otworzyć mu chleb, wjebać do tego kibla i spuścić wodę. To jest lepsze rozwiązanie na wydanie 5 dych niż, kurwa, mecz Lecha ze Śląskiem. Bo to była obraza wszystkich, kurwa, w Poznaniu. I dochodzi do bardzo szybkiego przesilenia nastrojów i znowu się wahadełko wykręca w drugą stronę, że już Mariusz Rumak nie jest super gościu, kurwa, this guy with the plan, tylko to jest Mariusz Rumak, którego wszyscy znamy i pamiętamy. A porównanie kariery Mariusza Rumaka jako trenera Lecha Poznań z Kostą Rujaniczem to jest, kurwa, granda. Dlaczego? To jest zajebiste. Wrzucimy to, muszę ci podesłać. No, poczekaj. Ma lepszy bilans? Ma. Wiesz co, ja tobie przypominam, że Kosta jest, nie, że wpychany, tylko niektórzy delikatnie sugerują, że może to nasz kolejny selekcjoner. Czego?
No czego selekcjoner? Tego pierdolnika reprezentacji? On ma być... Kosta ma być... Nie, no... Dlaczego? A czy może być gorzej niż z Michałem? Jak pokazała historia ostatnich zawsze pięciu selekcjonerów. Ale Jurek miał wyniki. Zawsze może wrócić Czechów. Ja też miał wyniki. Kurwa, oj, trudne się wylosowało. Są zabiał grę. Macieja Skorże, proszę, do reprezentacji. Żadne Urawy Red. A po co mu ten Jaki reprezentacja? Przecież on do Lecha wraca. A zapomniałem, że tam... Przecież tam Mariusz to... Nie, Rutki z Kowlą... Rutki to tam kręcą! Przychodzą do tego, do Macieja pod chatę. Rutki... Maciej, to ja! Przecież były jakieś newsy, że Rutki ludzi zatrudniają, tych, których lubi Maciej, żeby namówić Macieja, że kom ja. A Maciej nie. To ja się w ogóle, ja na miejscu Macieja też bym... Dopóki nie będę miał kadry na 8 frontów, zapomnijcie, że w ogóle przyjdę do tego klubu. I wiesz, ty, to może jest strategia taka negocjacyjna Skorży, że on tak podbija stawkę coraz bardziej i coraz bardziej pojebane rzeczy wymyśla, nie? Miałabyś kadra na 3 fronty? No jest, ale teraz już nie chcę na 3 fronty. Ale ja... Chcę na 5. Nie, no bo Skorża to w klubowych mistrzostwach świata już grał, no. To może chcieć tam znowuż grać. To kadra na 4 fronty już potrzebna. Tak. Nie, na 5, bo ta na 5 będzie bardzo zapasowa. Jak się połamią? Jak już sobie z Iszakiem, z Szymczakiem, to wtedy i Salamon też nie da rady na ataku, to wtedy to wchodzi piąty garnitur. To Bednarka damy. Na atak. Na atak. On jest niski, ale wiesz, taki zwinny. Lis pola karnego. A bo Lisa z Warty ściągnął. On strzelił gole. Lis strzelił więcej goli niż Sobiek w ostatnim czasie w Ekstraklasie. No co się śmiejesz? No taka prawda. No ta. Ja pierdolę. Dobra, w każdym razie tak. Sytuacja wygląda następująco. Tłumaczę i objaśniam. Jagiellonia dostała w tytkę. Dobrze mówię? Zaraz ci powiem. Remis z Ruchem w ostatniej minucie wyciągnęli. Jagiellonia remisik. Pogoń oczywiście musiała wygrać z ŁKS-em, bo z ŁKS-em każdy potrafi wygrać poza Wartą Poznań. I Legia się zesrała metr przed kiblem z Koroną. Raków to w ogóle nawet nie wspominam tej żenady, którą odstawiają. Mieliśmy wszystkie atuty, kurwa, w swoim ręku i tego nie zrobiliśmy. Kiedy? I dlatego kiedy jestem Lech, zły. Kiedy Lech ostatnio, mając okazję wskoczyć na lidera, to zrobił? Nigdy. Znaczy, za Macieja zrobił. No tak. I to był jeden moment. Ale wtedy były mecze chyba o tej samej godzinie, więc to się trochę nie liczy. Aha, za prosto? Czy za trudno? Znaczy, no nie. Chodzi mi o to, kiedy Lech z myślą o tym, że lider przerąbał i może go przeskoczyć, zrobił to. Ja kurwa nie pamiętam. W sensie upierdalamy się na własne życzenie. I tyle chcę powiedzieć. No tak. I to tyle, co mam do powiedzenia w ogóle o tej kolejce. Podejrzewam, dociągniemy. Pewnie tak. Ale myślisz, że na podium? Podium by się przydało, nie ukrywam. No ta liga jest... No patrz, co się dzieje w tej lidze. No może Raków się odbije. Legia może się odbije, wyjdzie z marazmu. Od czego Raków się odbije? Od dna, którego sięgnął. Nie. Ta Pogoń wygląda, ale no to jest Pogoń, tak? Tak. To nie róbmy jaj, bądźmy poważni. Zero tytuli. Ja wiem, nie? Grosicki, kapitan nas do Euro wprowadzi. W ogóle najlepszy piłkarz na świecie. Ta. Tam nominacja do Złotej Piłki zaraz pójdzie. I Puszkasza. Wszystko wygra, nie? Pichichi. Wszystko. Wszystko. On Hochlanda przeskoczył w klasyfikacjach. Chcesz coś powiedzieć o Lechu? Podziękować na przykład za walkę, że się starali, że chcieli. No ale taki jest futbol. Nie, bo chcieć i walczyć, to nie mają obowiązek w każdym meczu. Nie poddawaj się. Rzeczy ogólne? Rzeczy ogólne. Ja mam dwie. No to dawaj. Legia w Molde. O, to jedna mi już odskoczyła. No. W tym całym gównie. Dobrze, że nie tylko jak jest. Tak, ale wiesz co, nawet nie tyle mnie cieszy ta spektakularna porażka Legii Warszawa. A ten zbieg okoliczności surprise motherfucker i Tobiasz po sekundzie? Tylko bardziej mnie cieszy to, że
po tym całym pierdoleniu, które miało miejsce, kiedy Lech był w Lidze Konferencji Europy, że te rozgrywki to syf i w ogóle to nie warto się przejmować. I co to za problem z Bodo wygrać? Dokładnie. I w ogóle, że Lech chuja gra. Nie przyjeżdża gorsze Molde. I ładuje Legię w Molde. Ile oni dostali bramek łącznie? Ile było w pierwszym? 3-2? 3-2. Bo było... No to 6-2 przerżnęli, nie? Ja. I kurwa, no i Legia odpada z takiej Molde i wszyscy są w głębokim szoku. Jakim cudu, ale dlaczego takie prestiżowe rozgrywki? Ja chuja. Nie jest tak prosto dojść do 1-4. Bo jakby oni odpadli w kolejnej rundzie, to też jest trochę inaczej. No. Choć w sumie z tym stylem gry oni byli fatalni. No tak, tam jest wszystko dziurawe. Oni nie pokazali nic. No. A jeszcze czytałem taki fascynujący artykuł o tym, że Josué jest toksyczny i nie chce z nim gadać w szatni. A to jest takie pierdolone. No, ale wychodzą takie syfy, kurwa, zaraz po przerżniętym meczu. O Jezus, ja teraz czytam, że wiesz, Kylian przyjdzie, to nikt go nie lubi w Paryżu i do Realu przyjdzie i też nikt go nie lubi. A ja widzę zdjęcie na wakacjach, gdzie taka łapka wystaje z sikorem i ktoś znajduje jakieś zdjęcie, że Vini ma ten sikor i nagle się okazuje, że jednak są razem na wczasach i w ogóle. Co za przypadek. No takie pierdolone. Nie wiem, no. Josué jest dobry. Tak dobry jak repertuar Żylety. I jestem pełen podziwu, że przez 25 minut jechali tylko nie poddawaj się. Ukochana. To odpowiedz mi na jedno pytanie. Tak. Dlaczego oni kurwa śpiewali hymn? Bo już nie mieli nic do stracenia. Bo myśleli, ale dlaczego hymn? Bo myśleli, że tych dwóch Polaków grających w Legii będzie w stanie na tych skrzydłach husarii ruszyć nawałą na tych biednych Norwegów. Co jest? A nie, bo to 3-2 było w pierwszym no, meczu. No. Tam jeszcze łapali wszystkiego. Jakby mieli jakby zaśpiewać... Roty zaśpiewali, to by mnie zaimponowały chłopaki. No to było nie poddawaj się i Mazurek Dąbrowskiego. Strasznie. Ale oprawka była spoko. No, wyszła memicznie. Bardzo, nie? To jest smutne. Się narobisz, a potem... A tobie ci narobi. No, a tobie ci... Nasra w twój grandu. Nasra na tą sektorówkę, no. Co prawda nie pochwalam tego, co ludzie robili po meczu z Tobiaszem i najbliższym jego otoczeniem, wysyłając multum wiadomości o okrutnej treści. To jest pokrzycie akurat... na stadionie, wyrzucie jak zwierzęta, ale zostawić. No. Druga rzecz ogólna. No. Wisła Kraków nie płaci od 3 miesięcy wynagrodzeń. A ściąga nowych piłkarzy. Tak zwany payroll, czyli paski płacowe Wisły Kraków oscylują w granicach 1 miliona miesięcznie. Średnie wynagrodzenie piłkarza to jest 30 tam parę tysięcy miesięcznie. A oni nadal nawet nie są w czubie tabeli, żeby awansować wyżej. Ale ty poczekaj, 6 miejsce możemy uznać za czub, bo oni 6 albo 5 miejsce mają. Ale... Oni są w barażach, w miejscu barażowym. Tak. No ale to... poczekaj, baraże, kotku, nie są jednoznaczne z wejściem tam, gdzie trzeba. Baraże to trudna, kochanka. Ale jak wiemy, pierwsza liga to jest w ogóle inny świat. Natomiast w Ekstraklasie Górnik Zabrze też nie płaci wynagrodzeń. A mają to Podolski mógłby im odpalić trochę ze swoich kebabowni. Ale Podolski jest wkurwiony, bo on tych pieniędzy nie chce, bo ich tak na dobrą sprawę nie potrzebuje. Natomiast no, chłopaki nie dostają siana. No on i... ma chyba, coś czytałem, że on ma lody... majątek 180 milionów? I lody i kebaba. No. I fajne jest, no i co za problem. No, a dodam tylko, że Górnik jest sponsorowany przez miasto Żabrze. No... Ja dalej jestem ciekaw, co się stanie, jak we Wrocławiu Zoo upadnie. Ale wiesz, największym problemem Ekstraklasy nie jest to, że się w nie płaci, albo że murawy są fatalne, tylko to, że kurwa 3 kluby grają na jednym stadionie. Nie? To jest faktycznie największy nasz problem. 3 kluby? No tak, rzuciłem, że jakieś kluby. No, a to by było fajne, jakby 3 kluby grały na jednym stadionie. Na innym stadionie, przepraszam. Że klub nie gra na stadionie. Tak, to jest problem. A nie to, że nie wiem, miasto utrzymuje, a i tak nie płacą. Mam jeszcze jedną rzecz w rzeczach ogólnych. Chcę powiedzieć, że nadszedł kryzys młodych trenerów w Ekstraklasie. No. Szwarga, Siemieniec, Szulczek. A to początek grudnia jest. No ja wiem, ale to... Wszyscy szorują. Mordo! No. Szwarga, jaki ma bilans? Tragiczny. Po powrocie. Nie wiem. Oni wygrali jakiś mecz? Nie.
Z Wartą przegrali. Już patrzę. Z Piastem przerżnęli dzisiaj. 3-0. Strasznie. Z Stalą remis. Rozgromili Piast 17 lutego 3-1 akurat, no tak. Z Wartą przerżnęli. I to mają 4 punkty. Tak. No. Jagiellonia? Na 9 możliwych. Jagiellonia? To wejdź sobie w poprzednie. Ale przepraszam wyniki. Bardzo, weźmy pod uwagę jeszcze Europę w wykonaniu Dawida Szwargi. I... A co Szwarga w Europie? On nie gra teraz w Europie. No, ale grał. A mi chodzi o teraz. A, to przepraszam. Poczekaj, no bo to nie jest aż tak. Faktycznie jest lekki zastój, ale tak jak na przykład Szulczek gra, wygląda jak wygląda. Dobrze. Ale gdybyś mi powiedział, że my w pierwszych trzech Jaga meczach z Widzewem wygrała. Punktów, to wiesz. Jaga z Widzewem wygrała, Jaga z Lechem przegrała i Jaga z Ruchem zremisowała. Słuchaj. Uważam, że nadchodzi kryzys młodych trenerów. Nie nadchodzi kryzys młodych trenerów. Daję ci to do rozważenia na poza anteniu. Nie tam. Luzik. Twoje rzeczy ogólne. No, miałem Moldę. No. Miałem bilans Rumaka i Kostela, już to poruszyliśmy. Tak. I mam jeszcze taki creme de la creme, o którym zapomniałeś, a myślałem, że też go będziesz miał. Co takiego? Stokowiec wyleciał. Jezu, wyjebali go z UKS-u, a powiedział, że to projekt na lata. A po co on tam poszedł? W sensie... No bo... Jak ma Stokowiec na imię? Piotr. Piotr. Panie Piotrze! Jeśli Piotrze! Na chuj to panu było? Dlaczego na UKS-u? Nie chodzi o to, bo to jest jak ze zbiórką w Nie kościele. Chodzi gdzie, chodzi, że wypłata jest, bo kontrakt długi. Z Piotrem Stokowcem w Ekstraklasie jest jak ze zbiórką na tace w kościele. Musi być. Nie chodzi o to, żeby zebrać, tylko żeby zbierać. I tak samo jest ze Stokowcem. Nie chodzi o to, żeby... wytrenować z sukcesem i sobie dać tam chwilkę przerwy, tylko chodzi o to, żeby cały czas trenować. Nieważne co. Jakby, ale on rotuje strasznie. Jakby mu dali drużynę Alwina i Wiewiórek do trenowania, też by ich trenował. On po prostu... To jest trener Pawłowa. Widzi drużynę, musi ją trenować. Ale on... Żeby nie wypaść z karuzeli. A on se nasrał już tak w papierach, że ja nie wiem, kto go teraz weźmie. No weźmie go. Kto? No weź mi kto. No proszę cię bardzo. Na przykład w takim... Radomiaku zaczyna się srać. W Koronie Kielce zaczyna się srać. W Górniku, w Stali Mielec zaczyna się srać. Nie wezmą takiego Stokowca? W Stali Mielec się nie sra. Ja mówię jeśli. A, jeśli. Ja nie, klub stopu go nie weźmie, ale wiesz, te balansujące, albo taki na z aspiracjami, ale poważnymi, nie mówię o Wiśle Kraków, do awansu do Ekstraklasy, no. Go weźmie. To powiedz mi proszę, gdzie byś umieścił na tej swojej skali tam klubów ważności ŁKS w takim razie? Ale ważności w czym? No tak powiedziałeś, że takie nietopowe, ale z aspiracjami trochę średnie, to ŁKS w Ekstraklasie umieściłbym w dupie i tam się znajduje. A w pierwszej lidze w czubie. Bo oni tak góra, dół, góra, dół. Wiesz, oni są jak w tym żarcie, nie? Jak są w pierwszej lidze. Wchodzą do windy i pytają, ta winda na górę jedzie, a ty mu odpowiada, a gdzie ma jechać, w bok? No ty, kurwa, wyjebali Stokowca z UKS. No to smutne. Żal ci Stokowca? Nie, w ogóle. Jest mi on obojętny. Ale on ile był w tym UKS-ie? On nawet tam pół roku nie był. Ze 3 mecze może rozegrał. No nie, więcej. Ale on wygląda na styranego życiem. No, bo on jest ćpunem trenerskim. On jest ćpunem adrenaliny. Niektórzy są uzależnieni od heroiny. A on jest... uzależniony od ekstraklasowej spierdoliny. Masz coś jeszcze w rzeczach ogólnych? Nie. Dobrze. Zapowiadam niniejszym. 1 marca. Mam jeszcze jedną rzecz ogólną. I to jest dobra wiadomość. Tak. Nie ma gówno meczy w tygodniu pucharów, ani nic takiego już. Jupi! Mniej meczów z Mariuszem. Chyba, że wygramy majstra i Lech nas ujebie. Ale to wtedy odchodzę z tego programu. Dobrze. Nie mam kurwa siły na pamięć. Nie mam problemu. Bo ja wiem, jak się skończy po pierwszych 3 miesiącach nowego sezonu. Nie poddawaj się. Zapowiadam. 1 marca w piątek to bardzo wyjątkowy dzień, wiesz? Wiem. Mam urodziny. Wiem. To dobrze. 1 marca w piątek... Może ci coś kupię. Nie kupuj mi nic. Ja nie obchodzę urodzin. Tere, tere. To dawaj koszulkę. Nie. Miałeś ją przy... Dobra, nieważne, już prywatne. 1 marca w piątek, 18 prawdopodobnie, Krakowia z Wartą. I spodziewam się takiej samej udanej gry jak Warta z Krakowią, kiedy tak strasznie lało.
w tym meczu nic się nie działo poza tą ulewą. Taki to będzie mecz według mnie. Wygramy. Jestem dziwnie spokojny na ten mecz, naprawdę. Natomiast dwa dni później... No, te co, w tytkę? Ja uważam, że będzie remis znowu. No ale wiesz, punktujesz. Idąc tą logiką... No. Warta w tym... Nie, w tej rundzie... Znaczy po przerwie w tej rundzie... Kroczy ścieżką Piasta. Nie przegrała jeszcze spotkania. Nie? Na z kim? Wygrana remis, remis. Naprawdę? No a... O kurde, rzeczywiście. I... A gdzie jest Raków? No właśnie. A gdzie jest ja ci powiem, gdzie Raków będzie... A gdzie Lech Poznań? Ja ci powiem, gdzie będzie Raków 3 marca, będzie na swojej zajezdni tramwajowej podejmował króla Polski Lecha Poznań. I myślisz, że po tym, jak załóżmy Raków wygra... to znowuż niektórzy redaktorzy będą biegali z radości na stację benzynową z autokarem? Jeżeli w tym tygodniu nie wywalą szwargi... Nie wywalą szwargi. To my to wygramy. Jakimś cudem. Tak, mi się wydaje, że wygrałem. Wygramy z Rakowem. Raków jest fatalny. Okrutnie fatalny. W sensie oni grają tak samo źle, jak grali przez ostatnie pół roku, ale teraz tu nawet im nic z przodu już nie wchodzi. Ale już widziałem. Jest nowa narracja. Iggy Lopez wraca. Dokładnie. Iggy Lopez wraca, Iggy Lopez wszystko naprawi. Iggy Lopez jest jak Jakub Moder dla reprezentacji Polski, mam wrażenie. Nie obrażaj mi Kuby. Nie obrażam, tylko też, kurde, mamy taką wizję tego Modera w reprezentacji, jak Raków ma wizję Lopeza, że wróci i zrobi... A nie, to... I plus 12 punktów z dupy. To mam wrażenie, że to ja mam taką wizję bardziej niż wszyscy. No. Ja po prostu wierzę bardzo w Jakuba. Myślałem, że w Iggy'ego. Wierzę w niego, bo jest dobry. Ale jakby Real był w takim kryzysie i Jude by wracał z kontuzji, to dalej bym nie miał myślenia, że to tak się stanie. No. A tam jest taka pompa, że... Jest. I teraz dał wywiad i teraz on pokazał, że... Ten... Słuchaj, no, pokaż. Takie dobre pierdololo tam wjeżdża teraz. Wygramy czy nie? Lekko. Naprawdę? No, a co? Tak. A kto ci zabroni marzyć, tak? Kto mi zabroni marzyć. Choć myślę, że jak przegramy z Rakowem... No... I coś się stanie jeszcze w kolejnym meczu, nie wiem z kim, to ja już będę podchodził do innego nastawienia. O, ja się dołączę do tego nastawienia. Bo wy nie wiecie, bo przed nagraniem Filip się chwilę po meczu się bardzo zdenerwowałem. I Filip do mnie krzyczał, że mam wstrzymać te lejce na nagranie, ale już się opanowałem. No. Ale bardzo krzyczałem. Krzyczał. Rumak powinien w ogóle... Ja myślę, że trzeci trener w sezonie w Lechu to... Nie wywalą Rumaka. Jezu Chryste. No poczekaj. W lidze 2 zwycięstwa, remisik. A Lech ma bardzo trudny terminarz. Jesteśmy mistrzem Polski w niewykorzystywaniu dogodnej sytuacji. Ale dalej. Mieliśmy na razie najtrudniejszy terminarz. Spójrzmy na to chłodno. I nie mówię o stylu, tylko o punktacji. Mieliśmy najtrudniejszy terminarz na początku i zgarnęliśmy 7 punktów. Ta. Więc jest bardzo przyzwoicie. Odrobiliśmy dużą stratę do lidera i spokojnie ciułać te punkty. No dobrze. Słuchaj, rok temu Barsa grała piach, wygrywała 1-0, żyłując strasznie. Okej, wygrali, zasłużyli na mistrzostwo. I wszystko było tirariera, że super Barcelona, Barcelona. To Lech tak nie może wygrać, ma. Tylko u nas nie ma napastnika do strzelania. No, w Barcelonie też nie. Nie, ostatnio jest w gazie. Dobra. Ostatnio Robert zagrał dobre 3 mecze, to teraz po złotą piłkę już leci, nie? Choć przez pół roku był gównem do wyjebania według niektórych. Ciekawe, czy pozdrawiam jednego Wojciecha, nie? Co go wywalał. Ciekawe, czy Anka przestała tańczyć baciatę i zaczęło mu iść. Dobra. Ja słyszałem, że Disney robi film o baciacie. Tabela. Nie ma Daniela, to sobie mogę teraz potabelić. Cześć, Daniel. Na pierwszym Jagiellonia 42, na drugim Śląsk Wrocław 42, na trzecim Lech Poznań Król Polski 40, Pogoń 4 39, piąta Legia Legiunia 37, potężny Raków 6 36. Ile mają straty do lidera? Kto? Raków. 6 punktów. A do Pucharów? Załóżmy... 4 punkty. Do no trzeciego miejsca? No tak. Bo my jesteśmy na trzecim, mamy 40, nie mamy 36. Jest ciasno, więc musimy ten Raków jebnąć dla naszego komfortu, no, właśnie. Górnik 7, 32, Stal Mielec idealnie w środęciuniu, nie, prawie idealnie w środęciuniu, 8, 29, widzę w Łódź depcze i po piętach 28 punktów. Niepłacący, które miejsce? Siódme.
Tu widać nie potrzeba pieniędzy, żeby grać w piłkę. Nie trzeba. Zagłębie Lubin 27 punktów w dziesiąte. A coś siedli ci de Fornas. Myślałem, że lepiej będą. No, wystartowali nieźle. Krakowia 11-26, Piast Gliwice, co go swędzą, Cyce 25 punktów 12. A powiedz mi, ucieszyło cię to, że Piast tak zdeptał Raków, tak, mimo wszystko, że tak, teraz tak, znienawidzony tak. przez ciebie Wuko będzie się brandzlował? Niech się brandzluje. Good for him. I tak dostanie z Widzewem albo z Wisłą. Dokładnie. Więc dajmy mu ten moment radości. Radomsko 13. Jakie Radomsko? Radomsko-Radom. 13, 24 punkty. Warta Poznań, którą po meczu z Radomskiem właśnie wszyscy chcą wypierdalać z tej ligi, bo nic nie daje. A niech spierdalają, kurwa! 14, nie zasługuje na bycie takie marki jak tam, wiesz, i wymieniali kluby z pierwszej ligi, powinny być w ekstraklasie. To niech będą, niech się dostaną. Sami się finansujemy? To no. Spierdalać, może najpierw wyjebiemy. Kurwa, kluby, co KGHM-y, Górniki Zabrze, tak, z Wrocław, tak. Kurwa, to ale nie, kurwa. No, tak. Mógłbym coś powiedzieć, ale to jest... Nie możemy tego mówić. Bo to są prywatne rozmowy. Aha, to nie możemy. Dobra, Warta 14-24 punkty, Korona Kielce, kurwa Widelce 15-22 punkty. Wklejesz rebus Daniela? Nie. Nie, boję się. 16 Puszcza 22 punkty, czyli jednocześnie Korona jest w kiblu spadkowym też. No i my jesteśmy dość hardo zamieszani w ten ambaras. Posłuchaj, po prostu Dawid to stwierdził, że co on tak w środku tabeli? Jest za słaby na puchary. Ślimak na ostrzu noża? Po prostu, on się bawi. Emocje. Chorzowskie Psy na 17. Przestań ich tak nazywać. Co się zrobiło od miesiąca? Bardzo mi się podoba to stwierdzenie. Ruch Chorzów 17 punktów 15 i potężny ŁKS Łódź na 18. Nadal niezmiennie czy z dyszką to, na koncie. To mam do ciebie pytanie na koniec. Tak. Czy ŁKS wygra mecz w tym sezonie? Czy jeszcze coś wygra? Zaraz ci powiem, ponieważ muszę sprawdzić ich magiczny terminarz. To możesz na szybko powiedzieć wszystkie. 3 marca jest mecz o 6 punktów. A z nami. Aha, a wszystko mam ci powiedzieć, z kim grają UKS. No, tak po bez kolei. Tylko po kolei. No to Stal Mielec, a dom wyjazd się interesuje, czy to nie ma znaczenia? Nie, no wszystko dawaj. Ale nie, w sensie mam mówić dom wyjazd, czy to nie ma znaczenia? No, obojętnie. Dobra. Chyba, że cię zapytam. Stal Mielec, Puszcza, Warta. Puszcza, gdzie mają? Dom. Widzisz, już jest szansa na zwycięstwo. Warta, Raków, Jaga, Krakowia, Radomsko, Lech, Górnik, Śląsk, Piast, Zagłębie i Stal jeszcze raz. A gdzie tam jest? Oni już cały dół ojebali i nie mają... Nie, no Puszcza im została. Oni spadną z hukiem. No co ty jadasz? Ja myślałem, że tam, wiesz, jakieś 2-3 mecze z jakimś gówniaczkiem na ekstraklasowym, a tam jest Puszcza, Warta, Jelo. Powiedz mi coś, czego nie wiem. To dobra, zadam inaczej pytanie. Czy przekroczą barierę 15 punktów? Nie ma opcji. Przypominam ci, jest bardzo dużo spotkań. Ja wiem, nie ma szans. Prędzej ci powiem, że mogą wygrać z Rakowem niż zdobyć 15 punktów. Tak, że jakiś jeden mecz im wjedzie. Ten z Rakowem właśnie. A to by było ostateczne poniżenie Rakowa wtedy. Cygana i Świerczewskiego i tego gnoja z Twittera, któremu do dzisiaj pamiętam, jak mnie brzydko potraktował. Ale to będzie mocny spadek. Co? To te wielkie marki, które zasługują na miejsce Warty w Ekstraklasie. I ta na przykład Arka Gdynia, lubię, koledzy, nic do nich nie mam, ale kopią się w czoło od chyba 4 lat, żeby wejść do tej Ekstraklasy. No tak. To wielkie marki wprowadzamy, ale Superligi nie, bo małe klubiki z gówno Polski nie mogą tam wejść, tak? No przecież my sami się wycofaliśmy z Superligi, więc ej. Dobra, kończymy, nie mam siły, kurwa, bo się odpalę. Dziękujemy, słyszymy się za tydzień, na razie, cześć, pa! Cześć!